Let's go. Ok, let's go. Dzień dobry. Jestem pewien, że zmieniałem język, więc bardzo się nie polubię z tobą. Pozwolę sobie bardzo szybko to naprawić, bo coś mi tu bardzo mocno nie gra. Tak, chcę zmienić ustawienie języka i zobaczę, czy teraz mi zadziała. Jak nie, to się bardzo pogniewam. Cześć, Sebastianie. Nie, bo za pierwszym razem, jak je odpalałem, to była po angielsku. Po czym sprawdziłem, co ustawienie języka, stwierdziłem, że w sumie zmienię sobie. I teraz najwyraźniej chciał mi zmienić drugą stronę. Generalnie sprawdzałem sobie jakoś tak zwanym. Okej, czyli musiałbym pewnie całą nową grę odpalić. Fajnie! W sensie zrobić nowy zapis i w ogóle. No dobra. W każdym razie, Castlevania Lament of Innocence, pierwsza z całej serii, jeżeli chodzi o chronologię, odbywa się w późnym XI wieku, w porównaniu do tych późniejszych, które były przynajmniej tam od XV. Mamy tutaj opowieść o dwóch rycerzach, Leonie Belmoncie, który był znany z swoich umiejętności bojowych, oraz Matiasie Kronkwiście, genialnym taktyku. Galnie, żeby nie było, ja jako taką fabułę Lament of Innocence znam mniej więcej, ale gameplayu kompletnie, więc gameplayowo będę przechodził kompletnie na ślepo. Plonkłata Belmont, o nie, najgorzej. Tylko tyle, co dosłownie odpaliłem sobie na chwilę, zobaczyć, czy gra mi będzie chodzić jako tako. Zresztą miałem trochę problemów z tym. Popatrzcie, z zwycięskiej kampanii Elizabeta, ukochana żona Matiasa, umarła. Dzięki wysiłkom Leona ich kompania była wciąż niepokonana. Ostateczny łowca wampirów. Znaczy, tutaj wciąż nie ma mowy o wampirach jako tako. Mamy potwory, które pojawiają się na terytoriach Helona, gdzie Kościół stwierdza, że nie, krucjaty są ważniejsze i nie będzie żadnych walk, zabraniam. A tam, chcesz bronić własnych terenów? Nope. Matias mówi Leonowi, że potwory pojawiły się z powodu pewnego wampira, który ma swój zamek w lesie zwanym Wieszcz na Noc. A ukochana Leona Sara została przez niego porwana i sprowadzona do tego zamku. No, rzeka się swojego tytułu, aby pójść ratować swoją ukochaną. A z przepełnionej smrokiem, tak jakby chciał pozbawić odwiedzających wszystkiego i jedynie światło się zastanowi promyk nadziei. I tak oto narodzi się nowa legenda. Legenda Simona Belmonta. A nie, czekaj, to nie tego. To tylko Leon Belmont. Dobra, z ważnych rzeczy, które chcę zrobić, to chcę jednak przedstawić na angielski. Nie będę grał po japońsku, zwłaszcza, że jakieś dialogi, nie dialogi. Narodzi się saga zmierzch. Wolałbym nie. Jest dużo rzeczy, których wolałbym nie. I Saga Zmierzch jest jedną z nich. To teraz jeszcze się upewnię, czy to się zmienia w ten sposób? Tak. Więc czemu się nie zmienia, jak resetuję grę? Aha. A jeszcze tylko, jeżeli chodzi o konfigi. Atak mały pod kwadratem, atak silny pod trójkątem, skok pod X-em, sub-weapon pod kółkiem. W ogóle strasznie się dziwię odnośnie ustawień przycisków. Nie jestem kompletnie przyzwyczajony, że gra daje w cofanie się w menu pod trójkątem.
Jest to dla mnie nienaturalne trochę. Jestem za bardzo przyzwyczajony, że jeżeli gdzieś jest cofnięcie się, to pod kółkiem, albo pod przyciskiem, który jest pod kółkiem, więc jak nagle jest pod trójkątem, to jest takie... Jest stereo, nie będę zmieniał raczej głośności muzyki, ani efektów dźwiękowych. Dobra, zaczynajmy więc. Reasumując, Lament of Innocence za rok będzie świętować 20-lecie. Ja kiedyś głównie kojarzę z tego, że kiedyś w jakichś magazynach typu Play były recenzje, jakieś wskazówki i tak dalej. Jakoś tak z tego powodu mi trochę zapadło w pamięć. I przy okazji jest to też jedna z pierwszych, jak nie pierwsza, Castlevania, która jest całkowicie 3D. Co dla mnie też na pewno będzie jakimś takim, powiedzmy, wyjściem ze strefy komfortu. Bo ja zazwyczaj jednak, jak mogę, to unikam platformówek 3D i tego typu rzeczy. Co się stało? Czułem coś dziwnego. Ah, he must really like you. You won't be able to leave now. Weszliśmy, ale już nie wyjdziemy. Now don't get so excited. I'm just an old man. Looking for my blow-off. I just came to gawk at the man crazy enough to come here. Moja dusza testera płacze, jak widzi te przenikające się tekstury. Of course not. What is your name? Leon. Leon Belmont. Leon. You're not Baron Leon Belmont. Just Leon Belmont. Już nie Baron. I've given up my title. And you, old man? Pardon me, Lord Belmont. My name is Rinaldo Gandolfi. Gandolf? You can call me Leon. Czy coś innego? Znaczy, tak jak mówiłem, na sobotę teraz jest planowana kasowanie jako tako. Zobaczymy, jak długo przymiana zajdzie. Jeszcze się nie zdecydowałem, co będzie w środę. Mówiłem, że postaram się to zrobić do tego, do dzisiaj, ale kłócę się ze sobą gdzieś tam w środeczku, co chcę zrobić. Why are you living in a place like this? I have unfinished business with Walter Bernhard, the master of this forest. Unfinished business? Not worth mentioning. I owe him. Well, I won't ask any more, but you're not in danger living so close to him? It seems eternal life is extremely boring. He enjoys playing at cat and mouse with the hunters that come here, though. Of course, there's no way that he could ever lose. He thinks that my helping hunters makes the game more fun. I see. But what do you mean by there being no way he could lose? Jeżeli dobrze rozumiem, vampires are loved by the night. Vampirem. And this forest is locked in eternal darkness. He has never been defeated. Well, that may be so, but I must go ahead and face him. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Did he take someone precious? Tak. Yes, he abducted my betrothed. How did you know that? It's what he always does when he starts the game. You came unarmed. A po co mi broń? Mam swoje pięści. Astonishes me. Prawdopodobnie Leon. I do have a weapon, just not my sword. That belongs to the company. And I left it behind when I gave up my title. Honest to a fault. I heard that many hunters have met their end here. If that's the case, getting weapons shouldn't be hard. Take this with you. It will help you against monsters. Beat? Please. Leon, prawdopodobnie. What is this? A whip made with alchemy. Alchemy. It's stronger than any dead man's discarded sword. Alchemy. I'm not familiar with that word. Not surprising. The field experiments with the principles of God's creation of the world. The only person who truly understands it
is Matthias. You know Lord Kronqvist? Ten sam Matthias, który grzeszniku kulturalnie umiera? His family has a book of secret arts, originally handed down orally. Secret arts? I never knew. Of course not. Only a handful of people in this world know about it. There are some who consider alchemy to be heresy. Że Kościół uznawałby alchemię za herezję? Nie, co ty gadasz? Are you one of them? Nie. No. If you are an acquaintance of Matthias, you are trustworthy. I will use this whip with gratitude. I co będziesz robił tym biczem? Put your left hand out. My left hand. Like this? Don't move now. Dostajemy magię. Możemy teraz rzucać Lumos. That should do it. A tak sobie zrobisz? Poza tym, że ręka nam się świeci? A spell? Some enemies' attacks release a special power. If you block them with the gauntlet, you can gather that power. Brzmi trochę jak jakaś mechanika padowania. You'll be able to use magical relics by releasing that power. Magical relics? Right. Those who excel in padowanie. Magic can use them. Najgorzej, co? I have cast the spell, so you can używa. Use them as well. Z takim timingiem idealnym jeszcze co do klatki. I understand. Right now, this is all I can do for you. No bo na razie to nam powinno wystarczyć. Oby. Rinaldo. Thank you. Rinaldo, prawie jak Ronaldo. I forgot to tell you something. The door leading to his throne is guarded by 5 monsters. So I will need to defeat them first. What's that? That's right. That's essentially the test you must pass to fight him. What a bothersome. Ciekawe, czy ktoś z innych łowców do tej pory pokonał chociaż jednego i czy oni sobie go wymieniają wtedy, czy? They won't be free, but I'll keep potions on hand for you. Oczywiście, że nie będzie za darmo. Trzeba najpierw zniszczyć wszystkie świeczniki w zamku, żeby je kupić. No i dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Pod prawym analogiem mamy jakieś takie menu. Jezu, nie przyzwyczaję się do tego, że mam ten, że wychodzi się z menusów z trójkątem. Mamy broń, mamy pancerz, mamy akcesorium numer 1, mamy akcesorium numer 2. Obecnie mamy generalnie pustki, poza tym, że mamy alchemiczny bicz. Czy coś jeszcze jest? Mamy kule jakieś. Pewnie się jeszcze dowiemy, o co chodzi. Na dole widzę, że mamy nóż, który wymaga jednego serca, więc to pewnie nasze sabły pony tutejsze. Relikwie, których nie mamy, przedmioty, których nie mamy. Okej, czyli jeżeli dobrze rozumiemy, prawa analog stanowi dla nas takie, powiedzmy, podręczne menu, z którego wbijamy rzeczy. A dalej, co my tu mamy? Tutaj mamy tu naszą rękawicę. Tu będzie klasyczne Vanish Metroid. Powiem szczerze, jako że gram kompletnie na ślepo w Lament of Innocence, to nie mam zielonego pojęcia. Czy to będzie... Wydaje mi się, że to jest bardziej taka Metroidvania. W sensie nie jest to takie klasyczne doświadczenie jak, nie wiem, Castlevania 1 czy 3, że po prostu się idzie, tylko bardziej właśnie jakieś takie zwiedzacko-zbierackie. Tak mi się wydaje przynajmniej, tak? Ale mówię, głowy nie dam. Bo ja tu grę dużo lepiej znam fabularnie niż mechanicznie. Dobra, pod L1, R2 mamy nasze pseudoparowanie, bronienie się, chuj wie co. Pod L2 mamy jakieś menu dodatkowe i pod L1 to samo. W każdym razie są pustki. Pod startem mamy nasze normalne menu.
Co my tu mamy? Mamy 200 HP, 0 na 200 many, 0 na 80 serc, 20 tego 0 obrony, dodatkowe statystyki jakieś, status dobry. W prawym dolnym pytaniu, czy to jest to, ile obecnie mamy, czy to, ile mamy odporności na coś? Tego się pewnie nie dowiemy. Mam tutaj ogólnie informacje, quick stepy jakieś. To może być ciekawe, perfect gardy. Czyli zgaduję, że jak normalnie zrobimy blok, to dostajemy nie obrażeń w idealnej chwili, dostajemy jakiś bonus i jakieś perfect thingy. Mam nadzieję, że gra zaoferuje jakiś tutorial, jeżeli nie, to postaram się ogarnąć to jakoś tak w międzyczasie. Orbów nie mamy, to już kazaliśmy. W liście ekwipunku mamy tylko i wyłącznie nasz alchemiczny bicz. Tego już widzieliśmy, że nie mamy umiejętności. Mamy sporo, ale jeszcze ich nie mamy. W encyklopedii mamy 12 są w sumie, na których nic nie ma, póki co. No, w mamy tylko key config i sound settings, czyli to, co było do wyboru z głównego menu. I jeżeli dobrze rozumiem, co ta gra mi sugeruje w tej chwili, to nie mamy możliwości obracania kamerą, co będzie mi bardzo przeszkadzało, bo nie jestem zwolennikiem gier, które powiedzmy siłowo ręcznie każą graczowi mieć jedno ustawienie kamery. Zwłaszcza jeżeli są w 3D. Ale zobaczymy, czy to rzeczywiście będzie na tyle wielką przeszkodą, a na ile będzie się dało z tym żyć. Dracula, otwieraj! Ej, czekaj, to jeszcze nie jest Dracula. Strasznie dziwnie jest grać w Castlevanii, gdzie główny zły nie jest Dracula. Gdzie Drakuli jeszcze nie ma. Sarah, wait for me. I'm coming to save you. Jakby nie, to trochę tak jakby gracie w jakiegoś Metroida. W którym by się okazało, że Metroidy jeszcze nie powstały. To jest dla mnie mniej więcej ten poziom. Preludium do mrocznej otchłani. Czy to jest coś, z czego można skorzystać? Można to zniszczyć, dostajemy serduszka. Bardzo miło. Ogólnie jeżeli chodzi... Jezu, będę odruchowo wciskał ten prawy analog. Mamy ogólnie taki zwykły atak biczem, on ma 3-hitowe combo, jeżeli dobrze widzę. Mamy taki silny combo. Wydaje mi się, że możemy łączyć ze sobą te kombosy. Tak, to jest na przykład lekki, lekki, silny. Tak samo lekki, silny, lekki. One też chyba z tego co widzę przynajmniej trochę się różnią, bo weźmy teraz trzy lekkie i lekki, silny, lekki. Przynajmniej jeżeli chodzi o to, jak postać się zachowuje. Możliwe, że działają dokładnie tak samo, ale brzmi na pewno przynajmniej nieco inaczej. Tutaj mamy 5 kul, które zgaduję, że symbolizują tutejszych bossów, których mamy do pokonania. Stąd przychodziliśmy. Tak, nie są te zapieczętowane drzwi, które wymagają 5 bossów. Więc tutaj też na razie nie przejdziemy. Więc mamy dosłownie jedno miejsce, w którym możemy się udać. Let's go! Dużo świeczników do zniszczenia serduszka sobie poregenerujemy. Spada many nie mamy, ale to zgaduję, że będzie się dało jakoś naprawić. To jakiś wrotak, przez który nie przejdziemy. Podczas skoku Leon może skoczyć drugi raz. O! Mamy double jumpa na początku gry? A, jedna ważna rzecz. Pod jednym względem ta Castlevania jest bardzo podobna do klasycznych. Nie możemy zmieniać kierunku w locie. W sensie możemy drugi skok wykonać w przeciwnym kierunku, ale jak już skoczymy w jakąś stronę, to możemy co najwyżej powiedzmy go wyhamować, ale nie możemy kompletnie zmienić kierunku tak jak w niektórych nowszych tytułach. Na przykład spójrzcie, zrobię tak. To widzicie, że odrobinę hamuje.
Ale takiego pełnego zwrotu nie zrobimy, tak jak niektóre gry pozwalają. Ale dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Mamy event item, Marker Stone 1. Możemy umieścić znak na mapie świata dzięki temu magicznemu kamieniowi, który śni na czerwono. No dobra. A czy tą mapę świata gdzieś mamy? Tu mamy. O, jest mapa. Na mapie możemy się poruszać prawym analogiem. Możemy ją obracać lewym analogiem. Wcignie strasznie trochę. Zazwyczaj to jest odwrotnie, że lewym analogiem się porusza, a prawym obraca. Strasznie dziwne jest to sterowanie. Będę musiał się przyzwyczaić do niego pewnie coś długo. Bo mam wrażenie, że ta gra robi wszystko odwrotnie niż jestem przyzwyczajony, że gry robią. A już najbardziej mnie będzie bolał chyba brak tego. Oj, możemy jeszcze się wspinać nawet. W sensie łapać jakieś krawędzi. Tak, akurat całkiem przyjemne. Coś tu mamy? To jest zwykła miksturka. Czy tu coś jest? Nie, tu nie skoczymy. Chyba, że tu skoczymy. Nie, tu też nie skoczymy. Straszna ta platformówka, czy ja wiem? Póki co nie wygląda źle, chociaż... możemy przyczepiać się do różnych miejsc za pomocą bicza. Zaraz zobaczymy, gdzie to będzie możliwe. A czy jakbyśmy normalnie to skoczyli? To nie, normalnie nie skoczymy, ale jak złapiemy się biczem, to możemy skoczyć. Sympatyczne. Marker Stone 2. Okej, czyli mamy już dwa kamienie do oznaczenia tej rzeczy. Mamy serum, które leczy nas trucizny. Cieszę się, że gadaję taki, powiedzmy, tutorial na początek, żeby gracz mógł się mniej więcej zapoznać z mechaniką. Pokonaj przeciwników w tym pokoju, aby otworzyć drzwi. Potężne szkielety. Z tego co widzę, można je wybić za animacji. Blokując rękawicą, blokujemy chyba całe obrażenia. To też jest fajne. Quick step. Guard button plus X. Normalnie domyślnie pozwala on nam robić takiego szybkiego dasha do tyłu, a z lewym analogiem wbieramy w tym kierunku. No dobra. Czyli mamy już jakąś taką, powiedzmy, bardziej akcyjniakową umiejętność do unikania rzeczy, co na pewno się przyda. Bo tak samym poruszaniem się zazwyczaj trochę ciężko jest unikać wszystkiego. Hooking the weapon, swinging. Zobaczmy. Tam na pewno na dole coś jest i będę chciał po to zejść. Mikstura przeciw klątwom. Tutaj mi możemy normalnie wskoczyć, a tutaj zobaczmy. A, w ten sposób, czyli łapiemy się i odbijamy się ze skoku, tak jakby. Magiczny bilet pozwala nam wrócić do domu Reynaldo, jeżeli będziemy mieli taką potrzebę. Na razie nie chcę tego robić. Dużo serduszek mamy, tylko jeszcze nie bardzo z nich korzystamy. Specjalne ataki przeciwników, które świecą się na fioletowo, pozwalają nam zbierać manę, którą wykorzystuje się podczas używania relikwii. Tu jest jakaś relikwia. Statua Svaroga. Statua przedstawiająca boga ognia i podnoszenie stopań jest ogień. Dobra. Czyli wystarczy teoretycznie, że się bronimy. Nie wymaga to od nas jakiegoś specjalnego timingu. I czy idealny timing daje nam więcej many, czy mi się wydawało? Zobaczmy jeszcze raz. To na pewno nie był idealny.
Dobra, to był akurat zły timing. To się przyznaje bez bicia. Więcej many. Dobra, to teraz jeszcze tylko jako, że... Ewidentnie jestem trochę dzisiaj nieogarnięty. Relikwie, relikwie... Nie to. Okej, okay, zdjęłem sobie relikwie z toga z jakiegoś powodu. A, w ten sposób to działa, że razem ze jeden. Okej. Okay. Czyli musimy wcisnąć R1 i kółko, żeby je aktywować. I ta relikwia akurat pozwala nam zostawiać pod nogami taki ognisty ślad. No, całkiem sympatyczne. Nie jakieś super użyteczne, ale na pewno sympatyczne. Dobra, czy wchodzimy już do właściwego zamku? Mam nadzieję. Wygląda to trochę, jakbyśmy wchodzili do właściwego zamku. Let me out. Przydałby się jakiś kompas trochę. Not gonna lie. Tutaj są te wrota zablokowane. To spróbujmy w tamtą stronę. Tak, tutaj jeszcze nie byliśmy. Możemy wejść tu. Zgadujesz te nasze save pointy tutejsze? Jop. Napiszemy sobie. No co, wygląda tak mocno klasycznie, jeżeli chodzi o te, powiedzmy, metroidvaniowe elementy. Na pewno przejście w 3D sprawia, że akcja jest taka nieco inna niż takie klasyczne 2D kasowanie. Czy to mapa? Marker trzeci. Potrzebujemy aż tyle tych markerów. Pewnie koniec końców się przydadzą, ale... Mapa 1. Mapa domu świętych szczątków. Gdzie zresztą zostajemy przenoszeni. Dom świętych szczątków. Ja nie dostałem właśnie mapy tego miejsca. Tak, dostałem mapę tego miejsca i jest ona taka trochę wyszerzona. Na czerwono zgaduję, że będą zaznaczone save pointy. I nie wygląda to na jakieś strasznie duże miejsce. Senikowo i chlebkowo. Zgaduję, że masz przez to na myśli przygotowywanie tego wszystkiego, a nie zajadanie się. Miej chyba asesynowanie do kuli. Obawiam się, że nie trafiłaś wyjątkowo, bo to jest jedyna gra, w której nie walczymy z kulą, bo go jeszcze nie ma. Przykro mi, Sylwio. Nie tę razą. Miałaś tyle okazji, żeby to powiedzieć, a wybrałaś najgorszą z nich. Na pewno wiem, że jedna rzecz mnie będzie tutaj okropnie bolała i będę na to psioczył niemiłosiernie. Czyli brak obracania kamery. To ja już to czuję. Niech się dzieje co chce, ale będę psioczył na to, że nie ma tu obracania kamery. Nawet to muszę pamiętać o wszystkich tych... O wszystkich możliwych ruchach, które mam. Ja nie tego biegania aż tak bardzo podejrzewam, że nie będę potrzebował.
Znaczy bieganie od skoków. Przynajmniej na razie się nie zanosi na to, żebym potrzebował. Czy mogę tu wejść? Dziękuję. Potężne szkielety. Silne takie dość mocno zmiatają. Tak dosłownie zmiatają. O, szkielet głośny. Ach. Nawet nie musiałem się bawić. Łatwo, czy coś jeszcze się pojawia? Nie, to wszystko. I co, to wszystko miejsce? Więcej nie ma? Ławeczek też nie zniszczę. Są jakieś drzwi. Czy one nie były zaznaczone na mapie? Czyli ta mapa, którą mamy, nie jest kompletna. To mnie odrobinę zmyliło, więc nie zdziwię się, jeżeli to będzie stanowiło jakiś tam problem. Czy ja mogę stanąć na tym przeciwnik, czy niekoniecznie? Tak, mogę. Ścisnęło to tak jakby jeden jakiś kamień do drzwi, które pewnie będziemy musieli otworzyć. Więc dobrze, że tutaj zeszedłem, I guess. Czy oni pozwolą mi wejść bez walczenia z niej parę drugi? Tak. No dobra. To idziemy teraz tu. No niestety nie jest Harmony of Dissonance, gdzie daszowanie jest najszybszą metodą poruszania się raczej. Dobra, co my tu mamy? Jakie zombiaki zwykłe? Ogólnie nasz bić ma zauważalnie spory zasięg. I oprócz zasięgu ma też dość spory obszar działania. Tak więc pozytywnie mnie zaskakuje, bo spodziewałbym się, że bit będzie takim bardziej, powiedzmy, atakiem do przodu, aniżeli atakiem szerokim, a te ataki przynajmniej wyglądają, jakby takie były bardziej, powiedzmy, działające na obszar cały. Opakie będę żygą. Zombie po Sylwestrze. Chyba tu mamy jakieś duchy nowe. Nauczyliśmy się nowej techniki. Kwadrat, 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 kwadrat. Czyli dodatkowy cios naszej kombinacji. Jedno. Nie ukrywam, był to lekko niefortunny timing. Chyba. Perfect guard. Jeżeli wciśniemy obronę w momencie uderzenia, to dostajemy serduszka i manę. Dobra. Czyli zgadujesz, że to jest tutaj taki, powiedzmy, trochę Skyrimowy system, że im więcej czegoś używamy, tym szybciej się tego nauczymy? Znaczy ja to zawsze nazywam Skyrimowym, nawet jeżeli, powiedzmy, jest to system, który jest wykorzystywany w wielu innych grach, tak? Po prostu zawsze mi się z automatu kojarzy bardziej z jakimiś Elder Scrollsami czy czymś. Obrażenia z tych noży nie są jakieś poważne, ale zawsze coś. Jeżeli chcemy się trzymać od przeciwników na dystans. A co jest ciekawości? Ile to robi? Ale ta relikwia jest całkiem silna, jak to patrzę. Oczywiście zużywa też odpowiednio many, tak? Ale 0,1 i 0,2, no to też. To jest też coś, co mi przyszło do głowy oprócz tych tytułów, które zmieniłem. No dobra. Przeciwnicy załatwieni. Nie ma tutaj żadnych skrzynek, ścian do niszczenia. Możemy sobie tutaj wejść. Ogólnie z tego co widzę, to ta mapa jest bardzo niekompletna, która do safe na początku. Więc można mieć takie trochę mylne poczucie odnośnie tego, jak duża może być lokacja. Jakieś nowe duchy. Okej. O jeden atak za dużo. Tak, może.
Nie, on nie chce za mną biec. Wyłączmy może, bo ona się ma na powoli kończy. Jeden problem, który czuję tak na szybko, to jest to, że po pojedynczym ataku wciąż mamy dość długą animację takiego recovera. Przez co nie mogę powiedzieć, że mogę sobie po prostu machnąć tak szybko i się cofnąć. Pospójrzcie. Robi jeden i już odchodzę tak szybko jak mogę, więc to będzie takie odrobinę z braku lepszego określenia klanki, niewygodne. Nie jest to super złe, straszne, ale kwestia przyzwyczajenia na pewno będzie. Tutaj wystarczy, że przebiegniemy. Okej, czyli szkielety nie mogą blokować tą tarczą naszego trzeciego ataku. Ogólnie póki co te silniejsze ataki dają się robić się dużo lepszą robotę niż te słabsze. Głównie dlatego, że właśnie mówię, mogę przebijać i tak by. Podejrzewam, że do czasu, kiedy będziemy trafić najbardziej zwinnych przeciwników. Ale nie czuję jakoś potrzeby korzystania z tych ze słabszych. Czy tutaj coś jest? Nie. Ogólnie póki co te pokoje są takie trochę puste mimo wszystko, jak o tym myślę. W sensie no, niewiele tutaj jest tak naprawdę. Są grupki przeciwników, ale ni to znajdźki żadne, ni to jacyś, nie wiem. No przeciwnicy są, tak, ale o tyle na ile na początku mieliśmy ten tutorial jakiegoś takiego platformowania, to póki co nie jest to w ogóle wykorzystywane. Nie uwierz to źle, że że wszędzie by musiało tak być, ale jakoś tak powtarzalnie jest, na pewno. O, a propos. Oni wstają jeszcze. Już nie. Może tu się da coś zrobić. Tak, tu się da wejść. Trochę kasy. Czy tu się będzie dało przeskoczyć w sumie? To mnie zastanawia. Nie, ale pewnie da się tak. Da się tak skoczyć? Da się tak skoczyć? Da się tak skoczyć? Trochę dużo przed mi to zajęło, nie powiem. Okej, to już więcej nie widzę z tego typu rzeczy. Mogę za to przejść tutaj. Zastanawiam się, czy nie poblokować trochę, żeby manę sobie nie nazbierać tak specjalnie. A i z tego co widzę na tych przeciwników, nie działa to tak jak w tutorialu, że każdy atak nam odnawia manę, tylko trzeba blokować pewnie albo specjalne ataki, albo w idealnym momencie. A że tutaj nikt nie używa tych fioletowych, że tak powiem, ataków, no to mana jednak nie jest aż tak oczywistym zasobem, jakim się wydawało na początku. Miecz? Nóż. A, okej. Okay. To jest subweapon. Zabij kryształ. Czy to jest mina po prostu? Tak, to jest mina. Chyba, że... Aha, okej. Okay. Czyli możemy też stawiać tak, żeby przeciwnicy w to wchodzili, jak to tak, no. Dziwny tak subweapon, nie uwierzę, złe, specyficzne. Co tutaj mamy? Dajcie mi ten kryształ. Spróbujemy z nim pobiegać trochę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trochę kasy. Tu już więcej nic nie ma, ale tu jeszcze się wydawało, że coś jest. Tak, ogólnie chyba drzwi widzę. Tylko nie jestem pewien, czy mamy do nich dostęp przez to, że tutaj jest... Właśnie, tutaj to jest. Więc wygląda, jakbyśmy nie mieli z tej strony dostępu.
Mogę spróbować jeszcze stąd, ale nie wydaje mi się, zwłaszcza, że na te świeczniki wskakiwać nie możemy. Nie, to nie wydaje się wykonalne. Ten bicz też nie pomaga na wysokość, powiedzmy. On bardziej na długość się zdaje być taką pomocą, aniżeli na... ten, na wysokość. Więc jeżeli gdzieś nie zaskoczymy ze względu na wysokość, no to nie zaskoczymy tam w ogóle na razie. Przynajmniej dopóki czegoś na pewno nie znajdziemy. Ten efekt przy przechodzeniu między pokojami jest trochę dziwny. Nie chciałem wracać. Dobra, tu mamy na pewno po... będzie po prawej zapis. Nope, źle wszedłem. Powinien być po lewej chyba. Dobra, to weźmy ich, pobijmy. Ile im zada ten sabotan? 17. Ile ich możemy mieć na nas? Dużo. One po jakimś czasie też same wybuchają. Pamiętaj, nie jestem do tego jakoś bardzo mocno przekonany, ale jednocześnie nie czuję, żeby to było jakieś kompletnie okropne. Więc pewnie ma swoje jakieś zastosowania, które... mogą wyjść wraz ze znajdowaniem przeciwników, którzy mogą być na te zastosowanie bardziej podatni. Bo tak na te szkielety, na te zombiaki... jestem w stanie uwierzyć, że działa, ale nie widzę powodu, żeby go używać ponad Beach póki co. Beach póki co robi świetną robotę, nie ma co z tym za bardzo się grzebać. Dobrze idę. Let me. Czy ja mogę... Nie mogę. Zastanawiałem się, czy mogę wychodzić z kombosa, używając tego pseudodasha, ale niestety aż tak dobrze to nie ma. Wskocz proszę. Perspektywo? Nie myl mnie? Tak jakby ktoś pytał, dlaczego nie jestem wielkim fanem platformówek 3D, to właśnie macie idealny przykład. A już na pewno tych, których kamera jest nieobecalna. To cały czas wygląda, jakbym powinien móc się tutaj złapać po prostu. I nie mam pojęcia, czemu nie mogłem. Dobra. Mapa wskazuje, że tu jest jakieś przejście nie z mapy. Więc zobaczmy. Au! To blało. Ulala. Mary, to nie jest niestety. Akurat, nie wiem, Mariana 64 wspominam bardzo dobrze. Zwłaszcza jak na to, jak bardzo jestem anty-3D, powiedzmy. A może to jest kwestia wyczucia po prostu. Chyba tu nie przejdziemy na pewno. Może tu się coś znajdzie. A może to kwestia, że tutaj po prostu są takie podesty tam, z których się wyskakuje i dlatego mamy odrobinę wyżej i w ten sposób możemy wejść. Może to jest... może to o to chodzi? Że po prostu z samej tej normalnej podłogi nie łapiemy tyle wysokości. O Boże, zaczyna się. Nietoperze. Największy wróg każdego Belmonta. No i tu klikaj.
albo raczej tutaj backbend. Kwadrat, kwadrat, kwadrat spojrzą. Middle combo attack with the whip. Zobaczmy. Wchodzą mi dwa ataki. A nie, nieważne. To jest tak, że to jest jeden, to jest dwa. Nie, czekajcie. To są dwa. Jeszcze raz. To jest jeden. To są dwa. I to są trzy. Okej, widzę różnicę. Chłop to zapomina o grawitacji. No right. Grawitacja, co to? Tak jak w kreskówkach Looney Tunes. Jak stoisz po jeczu i nagle sobie przypomniesz, ej, hold up. O mój Boże. Psy? Tylko nie psy! Wiem, że wilki, ale... Dlatego trochę się zachowuję jak te psy z Dark Soulsów, z tym ubieganiem. Dobra. Czy to się da wskoczyć? Jakoś się da, ale pewnie... No bo spójrzcie, tutaj jest odrobinę wyżej i pewnie z tego miejsca po prostu trzeba skakiwać. Tutaj nawet nie musiałem się chwytać w sumie. Ciekawe ile z tych regałów jest zniszczalnych. Boję się trochę pytać. Głównie dlatego, że będę musiał myśleć o tym, ile już pominąłem ich w ten sposób. Odpowiedź? Wszystkie. Mapo, mapo... Przydałby mi się kompas jakiś w rogu, żeby mniej więcej chociaż kierunki widzieć. Nie, ja dobrze idę. Tutaj jeszcze mnie nie było. O nie, czerwone szkielety. Czy zachowujesz tak jak każde czerwone szkielety? Zaraz zobaczymy. Z tego co widzę to tak. Ja mam spokój na chwilę i za cholerę nie będę widział niestety. Bo są po drugiej stronie kamery. Oho. Dobra. Szkoda, że nie da się z nimi nic permanentnie zrobić, ale I guess, że już taki urok przerwany szkieletów. Au. Może dlatego powinien się skupić na czymś innym niż bicie czerwonych szkieletów. A to by wymagało ode mnie za dużo IQ. Czy to multi-kituje, czy to... Nie jestem pewien, czy multi-hituje. Na pewno pozwoliło mi się dać to zbroją w miarę sam, nie? Nie wiem, czy to tylko ja mam takie wrażenie, że ogólnie z wyglądu te pokoje są straszliwie monotonne. Tak jakbym cały czas po prostu był w kółko w tych samych pokojach. Które się różnią co najwyżej nieco kształtem, nieco tym jakie przeciwnicy tam są. Dobra, drugi ten. Czy to jest czwarty marker? Szósty marker, jeszcze lepiej. Po co mi te wszystkie markery? Ludzie, spokojnie. Oj, to mogę jeszcze do innych drzwi jakieś? Bo tamte były szeregowe powiedzmy, a te są bardziej te trójkątne. No dobra, niech pan będzie. Gdzie jestem? Jestem tu. Na szczęście mapa pauzuje, dzięki temu mogę sobie tak na spokojnie, na bezpiecznie spojrzeć.
Zawsze w tego typu grach nie lubię, powiedzmy, biec w stronę kamery, bo mam wrażenie, że widoczność jest tak ograniczona przez to. Dobra, czyli tu mogę po prostu przebiec ten pokój, następny korytarz i dwa pokoje. Tam był topór? Ja dobrze widziałem. Tam jest topór. Zobaczcie, gdzie ja topór w tej kasowani. Dajcie topora. I przy okazji dajcie parę serduszek, bo ich trochę dużo na tamten pancerz. Gdzie był ten topór? Tutaj na dole? Tak, tutaj. Yep, axe. Jak działa topór? O! Trochę inaczej w normalnych kastowaniach i podoba mi się idea. Nawet jeżeli zużywa zauważalnie sporo serduszek, to tyle. Zaraz jest save point, to sobie do niego wrócimy, żeby się wyleczyć trochę. Bo nie czuję się komfortowo z tym, że straciłem od zero HP. To powinno być tu i ten pokój. Save pointy są tak fajnie oznaczone tymi aniołkami przed nimi. Tylko czekam, aż gdzieś mnie to zbejci kompletnie. Bo sobie pomyślę, że o, ale fajne aniołki. Ej, czemu to jest boss? Sięgam, że żadne kasowanie nigdy nie wrzuciła w żadnego bossa do Sejdenu, prawda? Symfonia? Chyba Symfonia? Chyba Symfonia. Wydaje mi się, że Symfonia. Cześć, Samuel. Nie te drzwi, tylko... Aż nie wiem, czemu przez te pomyślałem, że to któraś z tych przenośnych była, w sensie jakieś te pory, nie pory. Zoom in, zoom out. Ja bym bardzo chciał zoom outnąć, żeby mieć dużą mapę. Dobra, czyli w tym pokoju po prawej generalnie był jakiś taki, było przejście, które było za tą kratą, do której nie miałem dostępu. Czyli tutaj powinniśmy chyba po prostu przejść prosto, tak na szybko mi się wydaje. Da, muszę podganiać serduszka, bo to pary są fajne. Płytne topory to zdecydowanie moje ulubione sub-weapon. I powiedziałbym, że nie jest to jakaś specjalna nowość, jeżeli chodzi o całą serię. Nie, to one są silne w tej okazji, po 40 parę obrażeń zadają. Aha, czyli to wszystko. Dobra. Łatwiutko. Krzyże. No krzyże też są naprawdę fajne. Zazwyczaj przynajmniej. Tak samo woda święcona. Jeżeli coś jest w miarę nieruchomo. To z tym się absolutnie kłócić nie będę. Jezu, czy ja przestanę ciskać lewy analog, żeby obracać kamerę? Spoiler, nie. Nie no, najprędzej to sobie po prostu go odbinduję, żeby tego nie wciskać. Jezu. To mnie tak znokbakowało, jakby to było, nie wiem, przyjebani od golema albo coś. Dobra, dawaj. Dawaj manę. Jak już się świecił na fioletowo, to niech chociaż manę da.
Dobra, tutaj znowu nic nie ma więcej, przynajmniej nie widać, że coś było. Mamy tylko to jedno przejście. Ale najwięksi zbrodniarze wojenni, tym razem przynajmniej nie na sobach. Ale na pewno widzę, że mają trochę cooldownu. Niestety. Man, najwięksi zbrodniarze wojenni. I to chyba było na tyle, jeżeli chodzi o bardzo intensywne używanie tych... A Boże, jeszcze więcej. O bardzo intensywne używanie heavy ataków. To jest ta wania, która jest analogicznie pierwsza. Tak, to jest też powód, dla którego mówiłem Sylwii, że to jest jeszcze ta wania, w której nie ma zakuli. Obecnie najeżdżamy zamek niejakiego Waltera. Bo stwierdził, że przyjdzie nam upchanu zajumie. Przestańcie, Jezu! Głupie Flimeny. Czasy się zmieniają, Flimeny są upierdliwe tak samo. Heartreaper. Gadajesz do konsumable, kiedy odnawia serduszka pasja? To ma bez zakoje tak Jojo bez Dio? To by tylko istniało Jojo bez Dio. Co to jest? Bo się boję. Trochę się boję, jak to widzę. Tak samo jak denerwuje mnie strasznie, że nie mogę tutaj obejść kamery, żeby wiedzieć. Przez te blokady nie przejdę, to widzę. Jezu. Czego te cholerstwa ode mnie chcą? To mnie zastanawia. Jestem tu. I tu jest jakiś długi korytarz generalnie. Ale ja bym chciał sprawdzić, co jest jeszcze w tym pokoju. Ale niestety nie sprawdzę, bo nie mogę kamerę obecać. Tak, będę słony. Nie przejmujcie się mną. Wypełnia mnie tylko odrobinę soli. Interesujące. Bardzo wręcz bym powiedział. Ale to było trochę spóźnione chyba. Nie zastanawiam się, co jest tutaj, bo to nie jest na mapie zaznaczone. Kolejny przełącznik. Jest pełen pal bez DIA i dużo ludzi go uważa za najlepszy. I mean, jeżeli bardzo się uprzesz, to... Wójce bodaj go nie było. W ilu partach właściwie Dio tak aktywnie był? Nie na zasadzie, że był gdzieś w backstory. No był w jeden save w trójce, w czwórce aktywnie go nie było. W piątce aktywnie go nie było. W szóstce ma spory wpływ, z tego co się orientuję. Przy czym też to jest taki bardziej fabularny wpływ, a nie aktywny. No w siódemka to już zaczynamy wchodzić na grunty alternatywnych rzeczywistości trochę. Fajnie, dobrze, że tutaj wszedłem. To mnie cofnie, ja nie chcę się cofać. Chciałem tutaj przyjść.
zobaczyć, co mnie tu czeka. Także no, bez pozorów, JoJo nie opiera się aż tak bardzo na postaci Dio. Ona zawsze gdzieś tam w tle sobie siedzi, tak. Ale nie zawsze jest taką, powiedzmy, główną siłą starczą, bez której można powiedzieć, że celem nie istnieje. Jest, te topory są świetne. Już fanboyuję te topory. Józef Hiom z gwiazd. No i w sumie powiem szczerze, że jeżeli chodzi o part... ten... o part... 8 to jestem bardzo nie w temacie, więc tutaj też ciężko mi się, powiedzmy, sensownie wypowiadać. Czy tutaj da się skoczyć, czy... pan Belmont stwierdzi, że... Holy fuck. Przez tyle myślałem, że on napadł mi tego nie da zabić. O, miksturka. Dzięki, stary. Było warto. Za jakiś miesiąc Kaguya się kończy. Ludzie tak bulldupili na ostatni chapter. Jezu Chryste! Mi on absolutnie nie przeszkadzał, ale po prostu jak czytałem, co ludzie tam wypisywali. O mój Boże, ale to przecież... jedna wielka kopalnia soli to była. Znaczy mówię, ja do niego nic nie mam. Aczkolwiek też się zgadzam, że z tym, co ludzie piszą, że po prostu Aka już trochę ma dość Kagui i po prostu chce ją skończyć. Jak najmniejszym nakładem kosztów, sił i tak dalej. Zresztą jego druga manga jest moim zdaniem ciekawsza, tak? Nie powiem, że lepsza, bo uderza w inne tony zupełnie, ale jest po prostu moim zdaniem na chwilę obecną ciekawsza. Też się w sumie zgodzę z tym, że można to było zrobić lepiej, po prostu jakoś bardziej pokazać, że coś między nimi jest jako tako, niżej, że po prostu, ej, spójrzcie, wyglądają dokładnie tak samo jak obecny samorząd i na pewno kiedyś między nimi coś będzie. Tak jak między naszym obecnym samorządem, tak? Mówię, to nie jest tak, że mi to jakoś specjalnie przeszkadza, ale jednocześnie nie powiem, żebym był bardzo usatysfakcjonowany. Spóki. A, tutaj też nie przejdę. To gdzie ja przejdę w takim razie? Nigdzie? A, to można przeskakiwać. Okej. Okay. Au! Ale fajna praca kamery. Holy fuck. Lubię wiedzieć, gdzie idę, wiecie? Nie, dobra. Przestaję przyjaczyć, bo to już odrobinę wchodzi na lekką przesadę. Przepraszam najmocniej. po prostu nie jestem przyzwyczajony do platformówek 3D i z tego to trochę wynika. Dobra, jestem bezpieczny. Okej, czyli tutaj nie ma tak łatwo jak ostatnio, bo musimy biec pod prąd, powiedzmy. Udało się. Mapa. Czyli tutaj też z tego co widzę będą dwa przejścia. Wejdźmy tu na razie, zobaczmy gdzie to do nas doprowadzi. Jest tu coś z kluczem. Jakieś drzwi. Hayasaka to bez waifu, nie atujcie na mnie? Czy jak to tam było? Okej, czyli to... Drzwi, które są zamknięte i potrzebujemy żółtego smoczego klucza, aby je otworzyć. Żółtego smoczego klucza do tej pory nie widzieliśmy i podejrzewam, że nie znajdziemy go jeszcze przez przynajmniej chwilę. Więc warto po prostu o tym pamiętać. Dobrze, że one są z automatu zaznaczone jako
właśnie jako tako... Pojadą. Właśnie jako takie ze złotym zem. A Sakai jest overzej? Mowa o mandze. Miłość to wojna. Spójrz, o takie ładne sasko. Kurde, nie widzę kamerki przez emulator, więc nie wiem czy widać. O, takie ładne, piękne sasko. Nie planuję wchodzić na czas miotaczem ognia. A czym mówię? Ja generalnie zazwyczaj nie szkaluję ludzi za opinię, jeżeli chodzi o anime. Animangi, zwłaszcza jeżeli chodzi o waifu pairingi i tego typu rzeczy. Bo to jest kwestia zawsze bardzo... No osobista, tak? No, to, że ja lubię jakąś postać, nie znaczy, że ona się musi komuś podobać, tak? No i też będę się jednak trzymał tego, że to są zazwyczaj rzeczy takie bardzo... No, subiektywne i nie ma tutaj za bardzo jak nawet myśleć o tym, że powiedzieć, że coś jest obiektywnie gorsze, lepsze, jeżeli chodzi o pojedynki. Au! O, to mnie szybko przyszedłem. Yukari bez gen. Znaczy, ja ci powiem tak. Mówisz to osobie, która jako jedna z nielicznych absolutnie nic nie ma do Yukari w The Answer, więc... Niech to powie dużo. Znaczy, ogólnie bardzo lubię kasty Suiki za to, że jest jak dla mnie dużo bardziej taki, powiedzmy, ludzki niż w pozostałych personach. Nie wiem, po prostu... Nie wiem. W pozostałych personach chyba mam wrażenie, że to są takie anime postaci niż w trójce. Au, au, au. Co Yukari w PSN 3? No mówię, ludzie generalnie raz, że nie przepadają za post... Czy to jest to, co myślę, że to jest? Po pierwsze, ludzie ogólnie nie przepadają za Yukari w PSN 3 zazwyczaj. A dwa, że nie, bardzo nie lubią tego, jak się zachowywa w DNC. Dla tych, którzy nie ogarniają, to bardzo polecam moją serię. Zero... chamskiej reklamy i w ogóle. Ta woda święcana trwa dużo krócej niż normalnie. Dawać mi topory. No bo ją szkaluję. Sylwioszka, odbierz moderator. Nie no, aż tak to nie, spokojnie. To jest segment, który nie jest oznaczony aniołami. Tak mnie zaskakuje. I tak ten sezon anime ma... Jak dla mnie jednego głównego faworyta jest to Bocchi the Rock. Nawet jeżeli odrobinę przesadu jest taki klasyczny, o spójrzcie, to dosłownie ja. Na początku ekipa się potrzymała razem. Kurczę, ludzie, którzy dopiero co się poznali, nie są najlepszymi przyjaciółmi od pierwszej minuty, kiedy się poznali? To jest okropne. Po prostu nie do zniesienia. Zwłaszcza, że... Są to ludzie, którzy mieli jakieś tam problemy, złe doświadczenia i tak dalej, więc tym bardziej niekoniecznie musieli od razu się zaprzyjaźniać ze wszystkimi wokół. A, absolutnie nieznaczne. Dość specyficzne. Znaczy, wiesz, ja ci powiem tak. Powiedzieć o nich to żaden problem. To ja jestem tym degeneratem. Który lubi blank w tej Neptunii. A chyba najmniej Velti i samą Neptunię. Bana nie dostaniesz, o nie powiesz, że ten to dobra postać. To już Samurai powiedział, a ja się z tym nie zgodzę.
Nie powiem w jaki sposób, ale się nie zgodzę. Więc opinię o Danganronpie patrzy na własne ryzyko. Te duchy z toporami trochę mi przypominają tych teammenów z Eklezji. Na szczęście są dużo mniej groźni. Czy ja właśnie podniosłem jakiś krzyż, który zadaje obszarowe obrażenia na ekranie? Bo tak to trochę wyglądało. Dobra, chciałbym mieć kompas, żeby wiedzieć dokładnie, które kierunki są które. O! Dawid, coś mi idę. Atakus. I dużo. Tu. Jeszcze co do Neptunii, to też jest kwestia tego, że ja nie ograłem ich aż tak dużo, tak? Bo miałem wątpliwą przyjemność ogrywać oryginalną Neptunię. Miałem mniej wątpliwą przyjemność ogrywać remake pierwszy i remake drugi Neptunii. Trójkę nie pamiętam, czy skończyłem w końcu nawet. Chciałem powiedzieć V3. To było Neptunia V bodaj? Big Booba konsole? Nawet nie wszystkie są Big Booba, do. Zresztą sam fakt, że... O, tutaj jest Kipinkai. Wcześniej myślałem, że będzie Kipinkai, a nie był. Moje ulubione postacie z Neptunii to tak niekoniecznie są Big Booba. W sumie to jest całkiem zabawne, że tak zupełnie przypadkiem, tak kompletnie przypadkiem wyszło tak, że moimi ulubionymi postaciami z Neptunii są te, które są odwzorowaniem konsol, które też... znaczy konsol, film, które też lubię, czy ta jest Sony Nintendo. Nie wiem, jak to się stało, ale tak się stało. Dobra, czyli teraz możemy wrócić do poprzedniego pokoju i przejść w prawo. Znaczy z tym w prawo to muszę uważać trochę, bo... Kurbiramiram. Szczerze nie do końca. I nawet nie chodzi o wygląd na nic takiego. Nie no i tak z, jeżeli chodzi o postacie z R gwiazdka M, to i tak najlepszy jest M. Don't at me. I bisał zaraz ktoś na czacie, kto? Hej, czekaj, tam coś było na górze. Wiedziałem, że się zespił, jak tylko to zrobię. Fucking hell. A co gorsza, to nie jest gra, w której z tego co... Nie umiem się wysolić. Z tego co widzę, to nie jest gra... Czy one naprawdę mogą tutaj tak skoczyć? Nie, to jest. To nie jest gra, w której zdobywamy doświadczenia, bo przynajmniej gra nam nie pokazuje, że zdobywamy doświadczenia. Nie, to. Ja chcę tylko przejść przez te drzwi z powrotem. Dobra, musimy przejść tu. Teraz ten pokój wygląda dość specyficznie. Tylko pytanie, czy to jest po prostu taka odnoga, jeżeli chodzi o drzwi, czy... Ciekawe, że zablokowało przejście, a nie mam przeciwników tutaj. Boję się trochę. Ale niech będzie, stańmy sobie. Okej, czyli mamy elektryczność i musimy sobie przeskoczyć po prostu górę jakoś.
Którędy zacząć? Czyli tak, musimy wskoczyć tutaj, zgaduję. O mój Boże, jeszcze nie powiedzcie, że to jest na czas. To jest na czas! Nie! Zamknęły się drzwi, prawda? Tak! Dobra, ale już wiem co zrobić, więc powinno pójść lepiej. Skakujemy tu. Skakujemy tu. Powiedziałem coś. Dobra. Czy jeszcze raz. Tu. I let's fucking go! Let's go! Let's go! Przegrane. Gra jest dosłownie przegrana. Okej, jeszcze raz. Let's go! Let's go! Za szybko to robię. Muszę zaczekać chwilę z tym bitem. Raz. I przechodzimy. Essa. Tu jest krzyż. Jeżeli topory działają jak działają, to boję się zapytać jak działa krzyż. Zobaczmy. Aha, czyli krzyż to taka bariera wokół nas. Mam wrażenie, że topory generalnie mogą być lepsze. Przy czym no trochę szkoda im będzie... Kurde. To jest zawsze ten dylemat, że teraz jeżeli bym chciał wrócić po topory, to one pewnie będą w chuj daleko. A jeżeli krzyż mi się nie spodoba, to nie będę chciał po nie wracać. Ha! Dylemat? Mości panowie. Spróbujemy. Najwyżej zaraz tego pożałuję. Tak z góry mówię, żeby nie było, jeżeli ktoś grał kiedykolwiek Lament of Innocence i ma jakieś wskazówki, to w miarę możliwości proszę się wstrzymywać do momentu, kiedy o nie poproszę. Bo staram się też odkrywać tę grę jako tako samodzielnie i w ogóle. Ten chaos, coś jednak jest na streamie. Jaki chaos? O czym mówimy? Bo mogę nie być w temacie. A, Chaos Head. Okej, dobra. Bo koniec końców ta. Co jak wszeli awanturę o to. To coś pomogło i zmienili zdanie. Aż wszyscy się dziwili trochę. O mój Boże, ale te krzyże są absolutnie kurwa chujowe. No spójrzcie. Znaczy, one zadają dużo hitów, ale pojedyncze hity są absolutnie beznadziejne. Rany boskie. Wiedziałem, że będę żałował wzięcie tych krzyży. Co do lokalizacji zawsze... Ja zawsze z lokalizacją mam takie jedno proste pytanie. Czy o lokalizacji powinni pojadać się ludzie, którzy muszą z niej korzystać? O ile to nie jest rzeczywiście jakieś kompletne dno i to na mułu. Bo moim zdaniem trochę jest tak, że jeżeli się korzysta z... O wow. Kolejny rozaryw chyba wpadło. Jeżeli trzeba korzystać z lokalizacji, to znaczy, że nie ma się na tyle ogarniętego języka, żeby móc się kompetentnie wypowiadać o jakości tłumaczenia. Zazwyczaj przynajmniej. Oczywiście są pewne jakieś tam wyjątki od reguły, tak? Ale... Nie bez powodu mówię, że to są wyjątki jednak. Aha. To ciekawe. Dobra, zaczekajmy aż to przyjedzie tutaj.
te rzeczy tutaj się zapadają i tam mnie tak niepokoi. A panie, kto sobie przejedzie? To możemy tak, to... A! Cholera. To w ten sposób działa, no dobra. Gdzie mnie to prowadzi? Do tego monstrum, które ostatnio po prostu padło na zawał. Executioner. Czy ja dosłownie mogę całe życie stać z włączoną gardą i nic nie dostawać? Bo to trochę się tak wygląda. Ja tam wolę mieć całą doświadczenie, co ludzie gęsty z oryginalnymi dialogami. Rozumiem jakby zdanie, ale jednocześnie... Skąd jesteś w stanie stwierdzić, że twoje doświadczenie nie jest takie samo? O, tak zapytam. Dlatego wiadomo, oczywiście wchodzą w grę kwestie typu, że część języków jest po prostu może nie tyle nieprzetłumaczalna, co nie da się części zwrotów w jakichś kulturowych rzeczy przełożyć jeden do jednego z jednego języka na drugi, tak? Na przykład Anglik jako tako kompletnie nie zrozumie naszego smacznego, tak? Angielski nie ma zwrotu, który znaczy takie smacznego na nasze. Nie, co to? Który dodatkowo nie dostaje po... tak. Nie dostaje on po nogach. Znaczy, nie, po nogach, po ogonie. I teraz pytanie, czy musimy bić te oczy, czy tego węża? Na razie spróbujemy pobić te oczy. Zobaczymy. Ludzie, dlaczego może coś jest źle zlokalizowane. Ale tutaj z kolei polegasz na opiniach, które mogą mieć... niewiele wspólnego z prawdą. Jakby dość regularnie przebywam na ten, na reddicie visual novelkowym, gdzie jeden z moderatorów wiecznie narzeka, że jeżeli gra się w coś po angielsku, to z automatu gra się w coś kompletnie gorszego i jeżeli chce się doświadczyć czegoś oryginalnego, to trzeba, absolutnie jest to konieczne i niezbędne jedu. Jest to absolutnie konieczne i niezbędne, żeby nauczyć się oryginalnego języka, bo inaczej doświadczenie jest zupełnie inne i dużo gorsze, tak? I mnie to na przykład osobiście frustruje jako tłumacza. Nie tu. Daj się wpieszyłem. Okej. Okay. Zniszczenie oczu zależy na środku, też się chodzi. Jeszcze nie wiem co. Nieumarły pasożyt. I z tego co widzę, ma takie B2 paski HP, co mnie zawiedzi tutaj. Czy ja chcę użyć potiona? A niech będzie. Aha, okej. Okay. Czyli musimy używać przedmiotów za pośrednictwo okienka czasu rzeczywistego. Holy fuck, nie da się używać z pauzą. Najgorzej. Czyli muszę to zrobić w ten sposób. Ja to dziwnie strasznie. Muszę też cały czas tego nieszczęsnego robaka unikać. I to może być problematyczne. I nie powiem, ten krzyż jest tak chujowy, holy fuck. Ale sam się w to pieszyłem.
A, nie muszę robić... Znaczy nie muszę, nie mogę robić całych kombosów. Czy zamienię się w ogóle ten niebroni przed tym zabakiem? Ale teraz się nie dowiem. Boże, boże, mam mało HP. Wygląda to niedobrze, nie będę komu. On teraz zielnie ognie. Na szczęście. Blokowanie się przed tym mnie broni. Snake? Snake! Co nie miałem faktu, że najpierw trzeba blokować, żeby się przed tym obronić. No nic, pierwszy game over. Mam nadzieję, że nie będzie ich zbyt wiele. Ale ogólnie wiem mniej więcej już odchodzi z tym bossem, więc powinno być nieco lepiej. Mam przynajmniej tego szczerą nadzieję. O ile oczywiście nie ma jakichś dodatkowych fasek gdzieś tam w międzyczasie. Też jeszcze co do lokalizacji jako tako, problem jest zawsze tego typu, że ludzie mają bardzo różne definicje, co jest traktowane jako zła lokalizacja, tak? Bo jest ileś tam stopniów zlokalizowania tytułu i dla jednego zło lokalizacja na przykład będzie pomijanie tych wszystkich sanów, kurmów i tak dalej. Dla innego coś takiego jest kompletnie akceptowalne, a nie robienie tego będzie złą lokalizacją, tak? Więc... To też jeszcze trzeba właśnie wyznaczyć sobie jakieś, powiedzmy, normy, które coś ma spełniać, żeby było uznane za dobre, według nas, tak? Bo ktoś powie na przykład, że to jest istotne dla zrozumienia całego tytułu, tak, że musi to być. Ktoś powie, że... zostawienie tego to jest porażka tłumacza, bo nie potrafi przetłumaczyć jakiegoś aspektu tak, żeby odbiorca zrozumiał. Więc to nie jest takie proste i oczywiste. Ale to. Za szybko? Dobra. Mnie na przykład z drugiej strony trochę irytuje zawsze, jak widzę, że jakiś tytuł na przykład jest osadzony w typowo średniowiecznych realiach, tak? Nie wiem. No takie typowo średniowieczne europejskie realia są, tak? I czemu tam korzystają właśnie z tych sanów, kurunki i tak dalej? Tylko po to, żeby japoński odbiorca to zrozumiał, co dla mnie śmierdzi trochę taką jakby lokalizacją, która poszła nie tak z kolei w drugą stronę. To nie wszystkie już? Powinny być wszystkie. Tak, to już wszystkie. Oj, dobra, jest okej. Okay. A chyba nie powinien teraz we mnie wjechać. Dobra, on będzie się zionął okniem. Wydaje mi się, że jak tutaj będę, to będzie... A, dobra, szkoda. On mnie nie trafił. O Boże, on mnie trafił za to. Gdzie jest parasek? Tu jest parasek. Trafiłeś na bossa, potwierdzam. Boss jest... Chciałem powiedzieć, że boss jest przepany, ale póki co to boss na sklepie. A propos. Gdzie ty jesteś? Tu ty jesteś. A tu będziemy bezpieczni w miarę. Albo i nie będziemy bezpieczni. Au. Drugi potek. A bo ja mam w ogóle... Okej, dobra, już wiem, w czym jest problem. Z jakiegoś powodu miałem relikt zdjętą. Nie przypadam za tym menu pod analogiem. Jakby rozumiem, że ono ma pomagać, ale jednocześnie muszę się do niego przyzwyczaić. O, to jest lepsze określenie.
Czy jeszcze załóż ją? I niejednocześnie zastanawiam się, czy nie pójść się poszukać jakiegoś innego sabofona. Bo ten krzyż mnie tak denerwuje tym, jak jest słaby. Dobra, czy jeszcze raz. Najpierw oczy, oczęta. Muszę bardziej zwracać uwagę na to, gdzie te zombiaki się pojawiają też. A nie tylko na robaka, bo mam wrażenie, że za bardzo się skupia na robaku i przez to oblewam dość sporo tych zombiaków. No ba, teraz powinienem móc jego pobić. A, jeszcze raz. Gdzie jest robak? Tu jest robak. Nie poczuł mnie trochę. O Jezu! Wyłączmy na chwilę. Co jest to za religia z padokami? Tak, religia, holy fuck. Relikwia z Faroga mi niewiele tutaj daje, tak naprawdę? Bo na te zombiaki i tak, powiedzmy, za bardzo nie pomaga. A właściwego bossa też nie pomaga, nie, znaczy nie pomaga, nie pozwala bić. Ale to znowu oberwanie. Dobra, mamy to. No i pytanie, czy możemy po prostu obiegać tego parasajta i go pospalać? Teraz spróbuję. Chyba nie. Znaczy, niby coś tam dostawał, ale były to znikome obrażenia. Gdzie jest robak? Zionie robię. A parasajt jest tu. Ach. A, kurde. O, on żyje, nie jestem za blisko. Z tego co widzę, przeciwnicy mogą nam przełamać trochę blok. Więc to nie jest tak, że możemy sobie po prostu stać i wszystko blokować. Tak jeszcze a propos tego, co wcześniej mówiłem w sumie. Ale to. Byłem pewien, że stoję w zasięgu tego. Jestem za blisko? Nie, nie jestem za blisko. Teraz jestem za blisko. Wiesz co, wezmę sobie na wszelki wypadek teraz skorzystam z chwili wolnego i potkę łyknę. Obak, dobra. On się robi szybszy chyba z czasem. Przynajmniej tak to wygląda, jakby te ostatnie kapeki miał zauważalnie szybsze. O, dobra, zianie ognie, muszę odejść. Ja to mnie jeszcze napiło. Te krzyże to jakaś lipa. Absolutnie się z tym zgadzam. Te krzyże to absolutnie chujowe puszczę. Nie umarły pasażer, pada. Aż mnie ten dźwięk boli po uszach. Oj, tak. Może służ do blokowania ataku. Właśnie też nie wyglądało to trochę, powiem szczerze. Chyba? Coś dobrego? Czy to tylko teleport? To tylko teleport. A, gdzie mnie to tepnie? O, z powrotem tutaj aż. Nie myślałem, że aż tak daleko mnie tepnie. Mogę tu wejść? Mogę tu wejść.
A coś dobrego na sprzedaż? You've done well to come back. Is there anything you need? Zależy, co sprzedajesz. What would you like? Potki, lepsze potki, serum. O, to się może przydać, przynajmniej jedna sztuka teoretycznie. Jakieś klejnoty, nie wiadomo jeszcze po co. Zmniejsza obrażenia otrzymane przeciwników 5%. Pozwala na przeżycie, jeżeli HP-ki spadną do zera. To wszystkie, o co najbardziej się wydaje rozsądne, bo... Is this fine? Yes, certainly. Bo jako jedyne nie jest konsumablem, o tak powiem. Cześć, Zizi. Potków raczej nie chcę kupować, chociaż niby się przydają, ale... Jakoś mam trochę takie... Z tego co widzę, to można kupować klejnoty, więc na razie wstrzymam się od sprzedawania ich. Don't push yourself too hard. Bo to wygląda trochę tak, jakby one miały się do czegoś przydać jako tako. Equip, please. F-plate. Nie mogę. Czemu? Jeżeli jestem w sklepie, to powinienem mu założyć... no dobra, niech tam będzie, no. O! Dostałem orba, który pozwala mi zmienić działanie krzyża. Zaraz się okaże, z tym ten krzyż będzie o niebo lepszy. Nawet nie wiem, czy bym się cieszył, czy byłoby im przykro. Wow! Wow! Mate! Co to za nope sign? Jak rozumiem, oby będą działać trochę tak jak książki w Harmony of Dissonance, że pozwalają nam wpływać na działanie subwoofonów w różny sposób? Tak przynajmniej póki co to wygląda. Pierwsze światełko odpalone, czyli pierwsze z 5 potężnych przeciwników został pokonany. Dobra. Nie w tę stronę. Mylą mi się kierunki. Obwiniam samego siebie. Nie, nie jestem tych, którzy będą obwiniać wszystko, tylko nie samego siebie. Spokojnie. W ogóle nie, jest strasznie podejrzane, wydaje mi się to, że mamy już 20% mapy niby opakowane. Chyba, że to jest 20% tej strefy tylko. Chyba, że o czymś nie wiem, po prostu lament of innocence jest w miarę krótko, ale nie wydaje mi się. Co tutaj jest właściwie? Tutaj nie ma absolutnie nic. Chyba. A nie, są teleporty. To może chodzi o to, że możemy się dostać tak jakby do każdej z tych 5, powiedzmy, głównych stref z tego jednego huba. Może. To wtedy pytanie, czy one wszystkie są na podobnym poziomie trudności, czy które są łatwiejsze, które są trudniejsze? Nie zdziwiłbym się, gdyby któryś był na przykład trudniejszy jako tako, ja bym o tym nie wiedział. Ja się wysłałem,
Upewnię się, czy tutaj nic nie zostało. Aha. Oj. Ej, bo jeszcze wciska dobry przycisk, to już w ogóle byłoby super. Aaaa, wy śmiecie. Okej, to zobaczmy to w takim razie. Dobra, ten krzyk zadaje zauważanie wyższe obrażenia. Okej, czyli mamy nowe combo w powietrzu. Pamiętaj tak, na pewno ten krzyk zdaje się lepszy niż poprzednio, ale wciąż nie czuję się nim specjalnie rozpieszczony, że tak to ujmę. Dobra, chcę tu wrócić na razie. Chyba, że tych przeciwników w ogóle da się zabić, to jest pytanie. Nie wydaje się. Tak. Ktoś nie mówi, że tutaj po prostu dalej nie przejdę? Okej, chyba tutaj po prostu nie przejdę w tej chwili. Dobra, czas stąd wychodzić w takim razie. Żegnam, że mnie to widzieli. Okej, czyli tu rzeczywiście każdy... teleport prowadzi mnie gdzieś indziej, tak jakby. Tak, gdzie mnie co zaprowadzi? Z powrotem, bo wszedłem nie w te drzwi, co chciałem. Wyśmienicie! To jeszcze raz, gdzie mnie te drzwi zaprowadzą? Pchaj mnie, jak głęboko schodzę. Niepokoją mnie też te odgłosy, które słyszę. To potek. Potków w tej grze nie daje się bez powodu. Jest save point. Jeżeli dobrze widziałem, to po drugiej stronie pokoju są drzwi, przez które po prostu obecnie przejść nie mogę. I teraz pytanie, czy to lepiej, że nie mogę przez nie przejść? Zgaduję, że dla mojego własnego bezpieczeństwa, tak? No nic. W sumie to chyba będzie dobry moment, żeby sobie skończyć. W takim razie na dzisiaj zrobiliśmy jedną strefę. Będziemy mogli ten zrobić sobie następną strefę, jak którą z następnej strefy na przyszłym streamie. Ja w tak zwanym międzyczasie jeszcze przemyślę, co będzie w środę.
A na chwilę obecną będzie mieli niespodziankę, co będzie wsiadę. Także na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się po. Cześć.